Zanim będzie wykład, mamy taką małą niespodziankę, taką skromną próbę uhonorowania pani profesor za jej działalność naukowo-publiczną. Od tego roku postanowiliśmy przyznawać takie nasze skromne nagrody obywatela i obywatelki roku, w zależności od płci. Pani profesor będzie pierwszą laureatką Nagrody Obywatelki Roku 2014. To jest nagroda za całokształt pracy pani profesor w takim bardzo ważnym dla nas i dla całej Polski, naszym zdaniem, dziele, jakim była krytyka otwartych funduszy emerytalnych. Pani profesor wykonała niesamowitą pracę naukową, pracę koncepcyjną, pracę analityczną, popularyzatorską także, i pracę, co w Polsce jest niestety dosyć rzadkie, pracę zakończoną przynajmniej częściowym sukcesem mierzonym tak naprawdę w miliardach złotych, które udało się państwu polskiemu, nam wszystkim, dzięki ograniczeniu wpływów OFE, po prostu zaoszczędzić, uratować, mieć możliwość przeznaczenia ich na cele inne niż napychanie kieszeni wielkich firm, wielkich spekulantów finansowych, wielkich podmiotów, które nie służą tak naprawdę ani żadnym dobrym celom, a na pewno nie zabezpieczeniu emerytalnemu milionów Polaków. Także chcemy tę działalność pani profesor, która się wyrażała i w pracy naukowej, i w książkach, i w dziesiątkach wywiadów medialnych, w przeróżnych mediach wyrażała się w ten sposób. Dzięki temu udało się ten problem OFE nagłośnić, zwrócić uwagę na te jego negatywne aspekty, które były tak naprawdę bardzo skrupulatnie skrywane przez media, dominowała przez lata propaganda sukcesu. Ci z nas, którzy są starsi, pamiętają, jak OFE wprowadzano, to była po prostu przyznana jako system sierankowy, tak naprawdę idealny, emerytury pod palmami i tak dalej. I w zasadzie mało kto zwracał uwagę na negatywne aspekty. Pani profesor zrobiła to nie jedyna oczywiście, ale w ogromnym wymiarze i stała się swego rodzaju symbolem personalnym walki z OFE, z tym bardzo negatywnym systemem, więc chcieliśmy właśnie w taki skromny sposób uhonorować i podziękować jako nie tylko jako redaktorze, jako twórcy pisma, ale przede wszystkim jako obywatele Polski za tak ogromną przysługę dla całej naszej wspólnoty, dla naszego kraju, dla naszej przyszłości. Zaszczyt być tutaj razem z Wami, otrzymać to niesamowite wyróżnienia. Wyróżnienie, od razu powiem, że nigdy moim zamiarem nie było otrzymanie jakichkolwiek wyróżnień. Tym bardziej się cieszę, raczej spodziewałam się wszystkiego najgorszego od tych ludzi, którzy są beneficjentami tego systemu. I naprawdę to jest wspaniałe, że zostało to jakoś docenione. No powiem tak, że profesorów, którzy są mojego zdania, jest bardzo wielu, to są dziesiątki profesorów. Powiedzmy, że ja jestem jakby jedna tutaj bardziej na widoku, natomiast po drugiej stronie są obrońcy OFE, też profesorowie niektórzy. No i cóż, po prostu to, co ja o nich myślę, to napisałam w swojej książce, proszę Państwa, a w ogóle to każdy pewnie sam sobie wyciągnie wniosek z tego, kim oni naprawdę są, wiedząc, co takiego po prostu oznacza dla naszego kraju ten system i kto do niego się przyczynił i jak trudno jest od niego się uwolnić, jak dla wszystkich nas oznacza ogromne problemy. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję nowemu obywatelowi, no tam miałam w ogóle możliwość też wypowiadania się na łamach tego pisma, ogromnie serdecznie polecam, wspaniałe pismo w ogóle postrzegające, powiedzmy, ten świat inaczej, w sensie takim, że on nie musi być taki, jak to był w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch dziesięcioleci, czy te 25 lat transformacji. Taki być nie musi po prostu i mamy prawo walczyć o inny i walczyć o swoje. Powiedzmy, no takie jest nasze prawo i nowy obywatel do tego się przyczynia. Cieszę się, że ja też mogę jakąś kropelkę tutaj do tego dorzucić. Także proszę Państwa, mamy krótko godzinę na to nasze spotkanie, jeśli chodzi o te sprawy systemu emerytalnego. Po pierwsze powiem tak, że właściwie no, większość z Państwa tutaj to są bardzo młode osoby, więc po pierwsze trzeba podkreślić, że problem emerytur to nie jest problem ludzi starych. To jest problem młodzieży, ludzi młodych pokoleń. To emerytury to nie jest coś, co Was, Szanowni Państwo, młodzi ludzie, dotknie Was za 50 lat.
To się dzieje teraz, teraz was dotyka, teraz ponosicie tego konsekwencje i wy, i starsze pokolenie, średnie i najstarsze. Mówiąc krótko, to dotyka wszystkich. Zatem naprawdę uzasadnione jest interesowanie się sprawami emerytalnymi. Dobrze, proszę państwa, więc idźmy krótko. Proszę. Stefan, bardzo proszę, tutaj zaoferowano mi pomoc, bardzo dziękuję. Więc proszę państwa, tak. Co nie dopowiem, to mam nadzieję, że państwo przeczytacie to. No właściwie być może są tacy, którzy czytali moją książkę, więc powiedzmy, że już są bliżej tego tematu, ale być może niektórzy jeszcze nie, więc ja po prostu wprowadzę do tematu, po pierwsze odpowiadając na pytanie dlaczego. Dlaczego Polskę spotkało właściwie tak naprawdę to duże nieszczęście w postaci prywatyzacji systemu emerytalnego, znacznej części tego systemu emerytalnego. Więc krótko tak powiedziałabym tak, że to zostało na naszym kraju wymuszone w wyniku, no powiedzmy, tej sytuacji, która zaistniała na początku lat 90., kiedy nasz kraj bardzo potrzebował pomocy, byliśmy krajem ogromnie zadłużonym, nasi wierzyciele zredukowali nam dług o 50% i postawili swoje warunki. Ich wyrazicielem był Bank Światowy, który w istocie był i jest wyrazicielem tak naprawdę krajów wysoko rozwiniętych, głównie Stanów Zjednoczonych, to one mają największy udział w kapitale tej instytucji i wiodący głos w podejmowaniu decyzji, a z kolei Bank Światowy to jest instytucja, która bardzo skutecznie walczy o interesy wielkiego kapitału, instytucji finansowych, banków, wielkich koncernów finansowych. No i po prostu okazało się, że oto wejście na system ubezpieczenia społecznego, można powiedzieć rynek, czy jak reguły rynkowe, prowadzi się na system zabezpieczenia społecznego, jest okazja do zarobienia gigantycznych wprost pieniędzy. A jak się opodatkuje na swoją rzecz całe społeczeństwo, miliony ludzi, wciągnie się ich do takiego systemu, w którym będą musieli oni się podzielić swoim miesięcznym wynagrodzeniem z korporacjami, nie na zasadzie dobrowolności, że jak nie zechcą, to nie, tylko na zasadzie przymusu. Więc dostrzeżono, że to jest wspaniała po prostu możliwość. No tak naprawdę to oczywiście nie wymyślono tego w latach 90., tylko na początku lat 80., kiedy w 81 roku wprowadzona została całkowita prywatyzacja całości systemu emerytalnego w Chile. Zostawiono tam tylko, powiedzmy, służby mundurowe, wojsko, policję, resztę, wszystko zostało sprywatyzowane. Część ludzi po prostu mogła do tego systemu nie przystąpić, starszych, ale powiedzmy niewielu na to się zdecydowało, wiedząc, że grozi im po prostu, no tak jak to się zdarza przy dyktaturach, no najgorsze. Także ludzie przystąpili do tego systemu, okazało się wtedy, że no powiedzmy wielkie korporacje amerykańskie, w ogóle mówiąc krótko wielki kapitał, no bardzo wielkim beneficjentem stał się tego rozwiązania prowadzonego za czasów no, dyktatury tak naprawdę, czyli bez zgody ludu. Ja mogę oczywiście, mimo że będzie okazja, dużo więcej powiedzieć o Chile, ponieważ no, siłą rzeczy trochę musiałam się tym więcej interesować, dlatego że pod koniec kwietnia tego roku pani prezydent Chile, Michelle Bachelet, powołała mnie do prezydenckiej komisji reformy systemu emerytalnego w Chile. Więc jest to dla mnie wspaniałe, bo pani prezydent powołała 15 profesorów chilijskich i 10 zagranicznych, głównie amerykańskich, ale i ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii. Ja jestem jedna po prostu z Europy kontynentalnej, bym powiedziała. I zadaniem naszym jako komisji jest to, żeby wyjść z tego impasu, który prowadzili Chile neoliberałowie. Ponieważ po ponad 30 latach funkcjonowania tego systemu okazało się, że ten system nie jest w stanie zapewnić ludziom emerytur. Czyli najważniejszy cel systemu emerytalnego to dać ludziom emerytury, a okazało się, że 2/3 członków chilijskich OFE nie jest w stanie otrzymać nawet minimalnej emerytury. I najprościej by było oczywiście ten system zlikwidować, tak jak to zrobiono w Argentynie, ale powiedzmy, że pani prezydent chciała po prostu to przeprowadzić w sposób bardzo demokratyczny. No byłam w Chile, widziałam, jak tam sytuacja wygląda. Ponad 80% emerytur jest wypłacanych przez państwo, ponieważ w 2008 roku no, trzeba było wprowadzić taką ustawę, która
da ludziom minimum środków do życia, ponieważ jeśli tak wielka część ludzi nie jest w stanie z tego sprywatyzowanego systemu otrzymać jakiejkolwiek emerytury, to po prostu, żeby tych ludzi utrzymać przy życiu, wprowadzono system zasiłku, $140 po prostu dla ludzi, którzy w przeciwnym razie umarliby z głodu w wieku starości. Więc jest ogromny dylemat, nie wiem jak to będzie, no po prostu tam jest, proszę Państwa, tak jak u nas, wielka finansjera broni się ogromnie przed demontażem tego systemu, bo to dla niej został on stworzony, natomiast dla zwykłych ludzi została stworzona ideologia emerytur pod palmami. No i teraz tak bardzo trudno się wyrwać, po prostu oni mają władzę, mają pieniądze, mają media, a zwykli ludzie po prostu co mogą robić? No mogą powiedzmy, no konsekwentnie, krok po kroku drążyć tę skałę, bo inaczej to się tego nazwać nie da. No i idźmy, proszę Państwa, dalej, zniknęło nam troszkę, no ale powiedzmy sobie tak, dlaczego tutaj padło słowo neokolonializm? Zobaczycie Państwo potem, jak dojdziemy do kolejnego slajdu, to zobaczycie Państwo, że no, kto tak naprawdę na tym korzysta. W każdym razie prywatyzacja emerytur to było coś, co właściwie no, było sztandarowym hasłem tej neoliberalnej ideologii, tak? Zagarnąć dla rynku finansowego, dla wielkiego kapitału, co się da. I okazało się, że właśnie system emerytalny jest naprawdę tutaj dogodnym bardzo polem, gdzie można te idee stosować. W każdym razie, jak wprowadzono w Polsce OFE, no to krótko, tutaj widzicie Państwo streszczenie tego sposobu, który zresztą wymyślił Bank Światowy, my tutaj tylko zastosowaliśmy to. Więc podstawa tego działania przy prywatyzacji emerytur, tak, czyli przekazaniu części spadki emerytalnej do rynku, na rynek finansowy, do gry na giełdzie, podstawa tego rozwiązania jest w tym, przede wszystkim w tym, żeby ludzi zniechęcić do państwowego systemu emerytalnego. Podważenie zaufania do ZUS-u, podważenie zaufania do tego tradycyjnego, repartycyjnego systemu emerytalnego to podstawa tej strategii, tak? Więc to jest coś, co nie tylko toczyło się wtedy, kiedy ten system pod koniec lat 90. był wprowadzany, ale też i teraz trwa po prostu i trwało i trwa, bo po prostu nie da się wyeksponować jakiejś zalet OFE, bo takich nie ma, więc po to, żeby ludzi utrzymać i wciągnąć do tego systemu, powiedzmy, że trzeba ich nastraszyć tym, że z emerytur państwowych po prostu no, nic nie będzie, tak? Podczas gdy tradycyjny system emerytalny to jest podstawa systemu emerytalnego we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Podkreślmy, proszę Państwa, że taką prywatyzację jak w Polsce przeprowadzono w tylko około 30 krajach świata, 200 krajów, prawda, mniej więcej na świecie jest, a w 30 z nich wprowadzono to rozwiązanie, to po prostu ogromnie krzywdzące emeryta i rujnujące finanse publiczne. I w tych około 30 krajach praktycznie ten system nigdzie się nie sprawdził. I albo został zlikwidowany, i ja w książce swojej, której tu będziemy jeszcze może mówić, opisuję te kraje, gdzie udało się wyrwać się z tego, jeszcze będziemy też trochę do tego nawiązywać. Nigdzie się ten system nie sprawdził i niektórych został poważnie zredukowany, tak? A kraje wysoko rozwinięte u siebie takiego systemu nie wprowadziły. Dlaczego nie? Dlatego, że po prostu, no zobaczycie Państwo jego bezsens po prostu, to tylko kraje niesuwerenne zostały takim systemem obciążone. No i oczywiście zobaczmy i tutaj widzimy, co zrobiono, żeby po prostu Polaków wprowadzić w błąd. No dobrze, i teraz właśnie na czym polegała ta prywatyzacja? No po prostu ta składka, która i dziś wynosi 19,52% wynagrodzenia miesięcznego, wtedy została jak podzielona od 1999 roku. Niemal 40% tej składki, czyli 7,30 skierowano na rynek finansowy, resztę pozostawiono w ZUS-ie. To oznaczało, proszę Państwa, że od 1999 roku trzeba każdego miesiąca było i dalej trzeba wykonywać transfer po prostu pieniędzy z ZUS-u do otwartych funduszy emerytalnych i on taki no, największy wymiar osiągnął w 2010 roku, ponad 22 miliardy, przy czym nie jest to cały koszt OFE, konieczność przekazania tych składek pobranych od wynagrodzeń milionów Polaków, przekazania tych składek do OFE. I jeszcze po prostu problem polega na tym, że nie mamy tych pieniędzy. Ktoś powie, no jak to nie mamy? No bo przecież przekazujemy te składki, które zostały pobrane od prawdziwych naszych wynagrodzeń. Proszę Państwa, nie mamy pieniędzy w ten sposób, że
Gdyby OFE nie było, to cała ta składka 19,52% poszłaby na wypłatę bieżących emerytur. Jest 5 milionów emerytów systemu powszechnego. Nie mówimy tutaj o górnikach, o rolnikach czy służbach mundurowych, prokuratorach i tak dalej. O nich nie mówimy, to jest odrębny system budżetowy i mu się nie zajmujemy. Jest 5 milionów emerytów, tych zwykłych, prostych emerytów systemu powszechnego, dla których, dla większości z nich emerytura to są jedyne pieniądze, za które mogą przeżyć. I teraz po prostu jaki mieliśmy wybór? No skoro zdecydowały władze wtedy, że tak wielką część składki emerytalnej przekażemy na rynek finansowy, no to z czego uzupełnić ten ubytek, który tutaj powstał? No i brutalna prawda jest taka, no żeby zakładając, proszę Państwa, że nie mogliśmy dopuścić do śmierci głodowej tych ludzi, tak? No oczywiście powiedzmy na Albaraon, to może by im nie przeszkadzało, więc sami nie zadbali, no ich wina, tak? Ale przyjmijmy, że jeszcze mamy trochę tych uczuć ludzkich, że ich na taki los byśmy nie skazali. Zatem trzeba było ten ubytek czymś pokryć, refundować po prostu. I od tamtego czasu każdy rząd stoi przed koniecznością zrefundowania tego ubytku. Powstaje tu pytanie, czy godzimy się na to, żeby wypłacać starym ludziom, naszym rodzicom i dziadkom emerytury, czy nie? No bo jeśli się godzimy, to musimy zdobyć jakieś na to pieniądze. Zabraliśmy 40% do gry na giełdzie, no to tam zabrakło, tak? Także to jest ten mechanizm powstawania długu publicznego. Polska nie miała i nie ma nadwyżek na utrzymywanie OFE. Nie ma tego. No ktoś powie, no tak, ale może podwyższymy podatki, proszę Państwa, albo zmniejszmy wydatki na wszystko, na szpitale, na szkoły, na drogi, przekażmy je do OFE, niech oni tam grają na giełdzie, tak? Ale proszę Państwa, to wszystko na jedno wychodzi, tak długo jak mamy dług publiczny. To jeśli podwyższymy podatki, to trzeba tymi pieniędzmi spłacać ten dług, a nie zaciągać nowy dług, a tym sobie grać. Więc w efekcie wszystko to oznacza, po pierwsze oczywiście bolesne poświęcenie dla nas wszystkich, ale ostatecznie oznacza tak naprawdę zaciąganie długu. I wszystko to jest ostateczny rezultat tego, jest narastanie zadłużenia państwa, bo OFE to po prostu jeden wielki dodatkowy wydatek stworzony w 1999 roku. Tutaj jest rzut oka krótki na to, jak nasza wyglądałaby sytuacja, jeśli chodzi o relację długu publicznego do PKB, gdybyśmy OFE nie mieli. No, w 2011 roku Polska miała ten dług publiczny rzędu 50, tam w pobliżu na 60. Natomiast bez OFE mielibyśmy, tutaj nie za dobrze się nam to wyświetla, mielibyśmy dług niższy niż Czechy, a to około 30%, tak? Mielibyśmy, a Czechy na tyle są sprytnym narodem, że nie dają się wciągać w takie problemy. Po prostu OFE nie wprowadziły u siebie takiego przymusowego OFE. Idźmy dalej. No i idźmy dalej, proszę Państwa, gdyby nie zmienić tej ustawy, która zaczęła obowiązywać od 1999 roku, i dalej utrzymywać ten stan, to Polska w bardzo szybkim czasie znalazłaby się, no, czy zostałaby zagrożona wielką niewypłacalność. To zresztą stało się już w 2011 roku. Po prostu gdyby w 2010 roku nie podjęto tych zmian, to w 2011 roku Polska byłaby niewypłacalna. Po prostu nie bylibyśmy w stanie pożyczyć pieniędzy, zwłaszcza że trudna sytuacja na rynkach finansowych była. Zresztą sam problem do czego się sprowadza? No wyciągamy rękę na rynku krajowym i międzynarodowym, Skarb Państwa wyciąga rękę i mówi: pożyczcie nam, bo my Polacy odkładamy na emerytury, które będą wypłacane za 50 lat. Musimy pożyczyć na to pieniądze, tak? Więc w efekcie zobaczmy, to ciągłe pożyczanie w sumie oznaczałoby, że w 2060 roku, licząc bardzo ostrożnie, nowy dług publiczny, nie licząc innych po prostu przyczyn powstawania długu, no sięgnąłby 94% PKB, a w wersji jakiejś realistycznej to ponad 120% PKB. To jest wersja optymistyczna, która widzimy, i tak jest pesymistyczna. Idźmy dalej. Teraz, co w efekcie oznacza ten system, który został ustanowiony? No i odkładamy jako społeczeństwo dla Was, Szanowni Państwo, głównie ludzie młodzi, dla Was zbieramy pieniądze na emerytury, tak? Ale ponieważ nie mamy z czego odkładać, nie mamy nadwyżek, pożyczamy pieniądze, żeby Wam odłożyć na te emerytury. I co w efekcie, co mamy? No otrzymacie Państwo aktywa, o których zaraz sobie powiemy, i otrzymacie też ten dług. Tak? No bo kto go spłaci? Bracia Czesi czy kto? Po prostu spada na nas wszystkich, także na Was.
I zobaczmy, tak, to są na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, ono najlepiej wie, jakie odsetki płacimy od długu w poszczególnych okresach. Więc to szacunki, ile trzeba było pożyczyć pieniędzy, żeby właśnie ten, można powiedzieć, proceder emerytalny prowadzić, tak, żeby pokrywać ten ubytek składki. 320 miliardów, widzicie Państwo, że tak. O 2009 roku dług publiczny był 270 miliardów, na koniec 2013 880, przyrosło 610 od tego czasu, tak? Połowa z tego przyrosła z powodu OFE. Ktoś powie, no tak, ale druga z czegoś połowa też przyrosła. Proszę Państwa, ja tą drugą połową się nie zajmuję. Tam też są ważne sprawy. Ja nie mówię, że tam nie ma co robić, że tam nie ma coś, co można naprawić. To obrońcy OFE natychmiast powiedzą, tak, nie mówmy OFE, tylko zobaczmy, a co tam można obciąć, tak? Tam też wiele rzeczy można zrobić, ale zajmujmy się tym jednym, bo to jest największe, po prostu swoją skalą gigantyczną i niewyobrażalną po prostu przekracza wszystko. Dobrze, idźmy dalej. I tu mały bilans. Dlaczego, proszę Państwa, do 31 stycznia? Bo od 1 lutego przeniesiono do OFE, przeniesiono z OFE do ZUS połowy aktywów, tak? Więc, ale tutaj no jakby na koniec tego okresu jaki stan? Otóż ZUS przekazał do OFE 196 miliardów złotych. Na koniec roku te aktywa, które zostały według wartości rynkowej, wynosiły 298 miliardów. Tak? Czyli ktoś powie, no a jak pięknie zostały pomnożone, tak? To już pomijamy tu, czy to pokryło inflację, od razu mówię, że nie. Ale zobaczmy, co jest kluczowe w tym wszystkim. No, żeby mieć aktywa zgromadzonych tutaj dla młodych ludzi, Polska zaciągnęła dług 320 miliardów, tak? Proszę Państwa, obrońcy OFE, oni mówią tylko o aktywach i przekonują Was, a jak pięknie rosną akcje, tak, czy coś tam, ale nie mówią, że ta strona ma też, że ten medal ma swoją drugą stronę, tak? Bo jakżeż można nie mówić o kosztach finansowania, czyli o pasywach? To tak jakbyśmy wzięli bilans przedsiębiorstwa i popatrzyli sobie na aktywach, ach, jakie piękne przedsiębiorstwo, a zobaczmy na pasywa, zobaczymy, jakie ma długi, powiem, jest bankrutem. Ale patrzenie tylko na aktywa jest nieuczciwe, to jest po prostu traktowanie Polaków bardzo niepoważnie, tak? Jakby oni nie wiedzieli, że żeby mieć coś, to trzeba jakieś finansowanie temu zapewnić, trzeba coś poświęcić. I my poświęciliśmy po prostu 320 miliardów długu, który oczywiście z odsetkami, plus odsetkami wyższymi za cały dług. Czesi, którzy nie wprowadzili tego bezsensownego rozwiązania, od lat mają niższą rentowność obligacji skarbowych, czyli płacą niższe odsetki od długu o ponad 2 punkty procentowe. A my nie to, że mamy, musimy pieniądze pożyczać na OFE, to przez to, że mamy ten wielki, to wielkie obciążenie, to od całego długu płacimy wyższe odsetki. Dobrze, teraz słowo o opłatach. No w okresie tutaj tu widocznym, tym od 99 roku w formie opłat na rzecz towarzystw emerytalnych przekazano 19 miliardów złotych nominalnie. Co jakbyśmy to aktualizowali wskaźnikiem inflacji, to wychodzi około 30 miliardów. Więc ja to zawsze podkreślam, za te pieniądze, za 30 miliardów złotych można było zbudować w całej Polsce 30 tysięcy przedszkoli. Bo za 1 000 000 złotych można całkiem niezłe przedszkole zbudować. Nie byłoby dzisiaj tak dotkliwego braku przedszkoli dla młodych rodzin i to by lepiej pomogło w rozwiązywaniu problemu demograficznego niż to całe OFE, bo zresztą zobaczycie Państwo, ona żadnych problemów nie rozwiązuje, tylko stworzyło nowe problemy. Te opłaty, czyli tak, opłata od składki, która kiedyś wynosiła 10%, to po prostu dramat przez wiele lat, bo opłata od składki jest na sam początek. Wpływa składka z ZUS-u do OFE, od razu pobierają sobie tę opłatę, tak? Później zredukowano ją do 7, a potem do 3,5. No i opłaty miesięczne od aktywów. No trzeba powiedzieć tak, że opłata od składki pobierana jest tylko raz, a opłata od aktywu jest brana co miesiąc, tak? Czyli tutaj wyobraźmy sobie młodego człowieka, idzie do pracy w wieku 18 lat, będzie pracował do 67 lat, czyli prawie 50 lat, jeżeli ten system by się utrzymywał, to każdego miesiąca towarzystwo emerytalne weźmie z tej gromadzonej kupki, że tak powiem, dla siebie, co prawda niezbyt wysoki procent, ale będzie to robić przez 50 lat. No, jak jesteśmy tacy bardzo hojni, tak, tak bardzo chcemy podzielić się swoimi pieniędzmi, tak, no to proszę bardzo, tak. Ale to na tym polega, no to właśnie po to zostało stworzone, żeby mogli to robić. Ja tak napisałam, co w Chile, bo w ciągu 30 lat pochłonęły te opłaty ponad 30% składek, a w ciągu 50 lat, tak? To na czym polega właściwie ten
ten cały sposób pomnażania emerytur, tak? Jak tak wiele przekazanych składek zostanie pochłoniętych po prostu przez opłaty. No i dobrze, i tu mamy, proszę Państwa, beneficjentów właśnie. Kto jest tutaj tymżeż beneficjentem? No bo dla kogoś to trzeba było stworzyć. Otóż popatrzmy, proszę Państwa, to jest stan na 31 stycznia, ale obecnie powiedzmy, że bardzo jest podobnie. Tam niewielkie nastąpiły przetasowania. Otóż tak, największe powszechne towarzystwo emerytalne, ING czy AMG, jakby kto chciał, wielki koncept międzynarodowy, tak? Udział w rynku 24%, drugie Aviva, tak? 22%. Razem te dwa mają prawie połowę rynku otwartych funduszy emerytalnych. Więc to są, popatrzmy jeszcze na inne firmy, Egon, Allianz, Amplico, AXA, Generali, Nordea, firmy, które się mieszczą powiedzmy 10 czy 15 największych koncernów finansowych na świecie. No, ale ktoś powie, no tak, ale może PKO, tak po swojsku brzmiąca nazwa, tak? Może jest polskie, może to jest polski podmiot, tak? Tak? Ile tam polskiego kapitału jest? A może PZU, tak? Jest polskim podmiotem w jakiejś dużej części, tak? No, a może Warta, tak? To są swojskie nazwy, ale należące niemal w całości, czy w dużej części do kapitału zagranicznego. Więc powiedzmy, że PKO BP trochę tutaj jakby, no, stoi po stronie polskiego kapitału i Pocztylion, ale zobaczmy ich znaczenie na rynku niewielkie. Czyli ponad 90% rynku należy do wielkich koncernów międzynarodowych. I teraz macie Państwo odpowiedź, kto tak mocno broni tego systemu, tak? Widzieliście Państwo, jakie miliardy poszły w formie opłat. No ale opłaty pobierane przez towarzystwo jeszcze nie wszystko. Dla nich ważne jest to, że mają nasze pieniądze i będą je mieć na wieczne nieoddanie po prostu, bo to jest tak jak w piramidzie finansowej. To, co będą musieli wypłacać, pokryją tym, co wpłynie. A reszta, tak jak dziwne, po prostu na tym ludzie się buntują, po prostu nie chcą tego, żeby te wielkie zasoby społeczne zostały przekazane koncernom do dowolnej dyspozycji. Oni mają tylko, powiedzmy, jakieś ograniczenie typu, że tyle można w akcje, tyle w obligacje i jeszcze coś tam, ale sami mogą decydować, co i kiedy, tak? A od przyszłego roku, no już teraz powiedzmy 10% może iść za granicę, później będzie za rok 20%, a później 30%, więc będzie można już z Polski poważne pieniądze przekazać na finansowanie zagranicznych gospodarek. No, ale może powiedzmy, może warto się poświęcać, bo zobaczmy, w tych portfelach OFE są jakieś wspaniałe rzeczy. Ja tylko powiem, zanim zaczniemy analizować, co jest w tym portfelu, to powiedzmy tak, że gdyby tam było nawet czyste złoto, to i tak nie warto by było tego trzymać. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy na to pieniędzy. Bo jeśli ktoś z Państwa uważa inaczej, to proszę bardzo, niech powie tak, że u siebie, nie wiem, ma dwójkę dzieci i nie ma za co żyć, ale po prostu pożyczy pieniądze i kupi to złoto, tak? I to będzie okej. Okay. A Polska robi to cały czas, przez kilkanaście lat. Po prostu jak nie mamy pieniędzy, to taki system jest całkowicie bez sensu. A mało tego, nawet gdyby Polska miała nadwyżki budżetowe, to nie warto tego systemu utrzymywać, bo on nic dobrego nie daje. On tylko pochłania zasoby publiczne i powoduje, że przechodzi to przez pośredników, którzy mogą sobie przez dziesiątki lat brać procent z naszych publicznych, wspólnych pieniędzy. No ale zobaczmy, jeszcze tutaj oceńmy to, proszę Państwa, czy to jest dobre, tak? Bo ktoś myśli, no tak, gromadzą mi się na emeryturę te papiery i będę mieć emeryturę, bo ten ZUS straszny mi emerytury nie dał, tutaj to będę mieć. No powiedzmy, że obligacje skarbowe nie ma już w OFE, tak? Ale co, jak były, co to oznaczało? No przez większość czasu to dwie trzecie aktywów OFE to były obligacje skarbowe, czyli zadłużanie nas wszystkich, tak? I na czym to polegało? Otóż zobaczmy, jaki tu mechanizm działał. Państwo, czyli rząd, przekazuje do OFE pieniądze z ZUS-u, tak? Publiczne pieniądze pobrane w formie składek, zostaje sam bez pieniędzy, to pożycza od OFE, tak? Na procent, tak? Bo w międzyczasie będą sobie 10% opłaty, odsłatki i później sobie od tych obligacji skarbowych co miesiąc wezmą sobie procent, tak? Przepraszam, ale warto też wspomnieć, że winą tego nie jest to, że OFE tego chciały, tylko ograniczenie, które spowodowali politycy. Znaczy, bo to oni zamontowali takie bezpieczniki, znaczy, które mają być inwestowane w obligacje. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Proszę Państwa, będziemy do tego nawiązywać. No, winą polityków i tych wszystkich, którzy to... Jest to, że w ogóle to wprowadzili. OFE są chciwe, ale po prostu skorzystali. Ale proszę Państwa, tak. Dobrze, mogę poprosić... Znaczy właśnie, będzie możliwość wypowiadania się. Proszę Państwa, no, zachęcałabym do zapamiętania informacji, że Polska nie ma pieniędzy na OFE.
i bez względu na to, jakie o tym chodzi, to ludzie byli o złotych sercach i w ogóle dbali o nasz interes. Polska nie ma pieniędzy na OFE. Choćby w OFE było szczero złoto, nie mamy na to pieniędzy. Czy ktoś z Państwa jest gotów zapłacić wyższe podatki, żeby sobie pograli na giełdzie, stracą połowę w jeden dzień i będziecie się cieszyć? No po prostu jest to coś, na co nie warto się poświęcać w ogóle. No ja rynkiem finansowym zajmuję się ponad 30 lat. I uważam, że rynek finansowy jest potrzebny dla gospodarki. Sprawnie funkcjonująca gospodarka wymaga dobrego rynku finansowego. Ale to nie jest ten przypadek, tak? Wiązanie emerytur z rynkiem finansowym. No w każdym razie to, co OFE zarobiły dla swoich członków, co tak bardzo zachwalały, jak cudnie zarobiły, to są odsetki od polskich obligacji skarbowych. To większość tego. Aktywa wzrosły właśnie z tego powodu, z odsetek od obligacji skarbowych, czyli to, co dla nas wszystkich jest obciążeniem, co pogrąża Polskę i ciągnie na dno, dla nas wszystkich jest po prostu ogromnym ciężarem, no to OFE mówią, no tak, po prostu my to dla was zarobiliśmy. Czyli mówiąc krótko, im wyższa rentowność obligacji, tym OFE więcej zarobiły dla polskiego emeryta. Czyli mówiąc krótko, zarobiły najwięcej, gdyby Polska była już blisko bankructwa, bo dopiero rentowność obligacji by skończyła. I można temu zwykłemu człowiekowi mówić, no my dla ciebie zarabiamy, tak, ale z drugiej strony cię ten system uderza, bo po prostu powoduje ruinę całego państwa. W każdym razie jeszcze o akcjach. Ktoś powie, no dobrze, no może obligacje są niedobre, tak, i słuszne, że już ich nie ma w OFE, to może akcje są dobre, więc, bo rozwijają gospodarkę i tak dalej. To są te mity, które rozwijają obrońcy OFE. Więc powiedzmy sobie po pierwsze tak, że Polska nie ma pieniędzy także na inwestowanie w akcje. Tak, nie mamy pieniędzy, no podkreślmy to sobie, to jest podstawa po prostu. A nawet gdybyśmy mieli, też by nie było warto, ale nie mamy. I to są wobec tego, to co OFE zainwestowały w akcje, jest zapożyczone pieniądze. Wszyscy, jak tu siedzimy i cała Polska zadłużyła się, żeby OFE mogły zainwestować w akcje. Akcje generalnie powiedzmy 250 spółek, tak? W Polsce jest ponad 3 miliony podmiotów, tak? Ale tutaj powiedzmy w ofertach pierwotnych skorzystały jakieś tam wybrane spółeczki, tak? My publiczne pieniądze odjęliśmy sobie od ust i poszły one po prostu na giełdę. No i też te akcje, które są w obrocie wtórnym, one powiedzmy ich ceny były windowane przez nieustannie wielki strumień pieniądza ze składek płynący na giełdę. I że to jest taki ten wolny rynek, kiedy z budżetu państwa po prostu nabija się bańkę spekulacyjną, a ile będą warte te akcje, kiedy po prostu rzeczywiście byłby ten niż demograficzny i trzeba by było je wykupić i słaba gospodarka, ile one będą warte, kto to wykupi, a z obligacjami byłoby przecież tak samo, no wyobraźmy sobie, że emeryt, czy człowiek idzie na emeryturę i potrzebuje otrzymać emeryturę w pieniądzach, za które kupi chleb i mleko, no to te obligacje trzeba by było zbyć, tak, po prostu w końcu fundusze musiałyby sprzedać je, czy państwo wykupić, tak, czyli my wszyscy nie dość, że przez całe dziesięciolecia borygalibyśmy z takim długiem, tak, czy większymi podatkami, to jeszcze na koniec wszyscy musielibyśmy się złożyć w formie wyższych podatków, żeby wykupić obligacje będące w portfelach z tych funduszy emerytalnych. No czy to w ogóle jest jakiś sens, tak? Po prostu jest to coś tak absurdalnego, że zupełnie nie dziwi, że kraje wysoko rozwinięte nie wprowadziły tego u siebie, tak? No i dobrze, czyli akcje i obligacje, mówiąc krótko, to są aktywa z długiem. Ci, którzy wszyscy tak zachwalają OFE, otrzymują aktywa OFE, tak, to jest tych zgromadzony kapitał na emerytury, ale też dajemy im hojną ręką ten dług, który został wykreowany z powodu istnienia tego systemu. Ten dług sam się nie spłaci, nie zniknie. On oczywiście obciąża członków OFE, ale i nas wszystkich, tak? I dziwię się, że tak wielu ludzi to popiera, po prostu uważa, że to jest ok. System, który nic nie daje, nic po prostu, a niesie wielkie koszty i zagrożenia. Dobrze, teraz no to przykładowe spadki, proszę Państwa. Wiele razy bywało tak, że to ZUS płacił do OFE i tak jak tutaj zobaczmy, wpłacił 25 miliardów aktywa, w tym czasie OFE spadły o prawie 38 miliardów. Obrońcy OFE natychmiast powiedzą, tak, spadły, ale jeszcze odrobią, w ciągu 100 lat będzie można zarobić, tak? No to, proszę Państwa, tak, co dzień ludzie przechodzą na emerytury. Dla wielu z nich nigdy już tych spadków nie uda się odrobić, tak? A nawet, wyobraźmy sobie, proszę zajrzeć, otworzyć sobie w telefonie, jak wyglądają indeksy na giełdzie papierów wartościowych, czy WIG20, czy cały WIG. Jest ciągle niższy o 30% od poziomu października, tak zobaczmy, mamy październik, z października 2007 roku. Minęło 7 lat i te spadki nie zostały odrobione. No powiedzmy, że odrobią to za 5 lat, tak? Przykładowo.
No i teraz, czy ktoś z Państwa znajdzie się, kto zagwarantuje, no tak, ale po prostu, że to był kryzys, a teraz, że kryzysu już nie będzie, a kto zagwarantuje, że za te 5 lat one znowu nie spadną o 50%? No czy jest chociaż jedna osoba, która powie nam, to był już ostatni kryzys, więcej kryzysów nie będzie, tak? No to my tak, będziemy się poświęcać, po prostu zabierać pieniądze, które przeznaczone są na szkole, drogi i ratowanie chorych, żeby przekazać do OFE ostatecznie, a oni to mogą przegrać w jeden dzień, no bo przy takich spadkach, jakie są możliwe, to bywały już takie sytuacje, że w jeden dzień spadek na giełdzie powoduje spadek aktywów OFE około 5 miliardów. No tutaj jeszcze powiedzmy, ktoś powie, no tak, ale mogłyby OFE inwestować na przykład w budowę dróg i tak dalej. No to zobaczmy, przykładowo obligacje infrastrukturalne, tak? Wielu polityków tak zachwala, naprawdę po prostu nie wiedzą, co czynią, jeśli tak mówią. Że ja od tego postawię pytanie, czym różni się droga wybudowana z pieniędzy publicznych, z budżetu, od drogi wybudowanej z pieniędzy publicznych też, bo składka emerytalna to są pieniądze publiczne, które po prostu trafiły z OFE, tak? Czym? Niczym, po prostu jest to ta sama droga, ona tylko po prostu została obciążona opłatami na rzecz pośredników. To czy nie możemy sami w ogóle wybudować drogi, czy musimy koniecznie przez koncerny międzynarodowe przepuścić publiczne pieniądze, żeby gmina wybudowała tę samą drogę? No to jest tylko przykład, proszę Państwa, tego absurdu zupełnego z tym całym systemem. No i teraz jak uwolnić? To krótko powiedzmy tak, najlepiej by było całkowicie zlikwidować. Argentyna to zrobiła i... Bo sytuacja Argentyna zbankrutowała, ale w dużej części z tego powodu, że wprowadziła ten system, który bardzo nadwyrężył finanse publiczne. Później zaistniały jeszcze inne czynniki. No w każdym razie ucięli, czy w Boliwii ucięli jednym cięciem noża po prostu. Inny wariant to jest wariant węgierski, który też skuteczny, wariant dobrowolności, który w sumie oznaczał, że tutaj możemy już, jeszcze może o Czechach. W Czechach brak przymusu, Czesi to zawsze sprytnie to potrafią. Tam był duży napór koncernu, żeby to wprowadzić, to w końcu coś takiego wprowadzili, ale bez przymusu, a poza tym, kto chciał przystąpić, musiał zapłacić dodatkową składkę. I w efekcie zapisało się tylko 22 tysiące osób. O, i u nas, proszę Państwa, tak samo ci, co pozostali w OFE, powinni byli zapłacić dodatkową składkę. Dobrze, weźmy dalej. Wariant węgierski, proszę Państwa, ja bardzo polecam, zważywszy na wariant argentyński, no byłby trudny do przeprowadzenia. Wariant węgierski, po prostu tak, każdy, kto chciał zostać w OFE, mógł zostać. Ale zostało mniej niż 2%, a teraz to już w ogóle, to praktycznie chyba tam prawie że nikogo nie ma, ale był jeden warunek, zostajesz w OFE, decydujesz się powiązać swoją emeryturę ze spekulacjami giełdowymi, zabierasz część swojej składki, którą my potrzebujemy, by utrzymywać starych ludzi, zabierasz sobie, tak? Nie identyfikujesz się z nimi, tylko idziesz grać. No to będziesz pozbawiony gwarancji emerytury minimalnej. No coś za coś po prostu, tak? I proszę bardzo, ludzie po prostu woleli jednak mieć tę gwarancję, tak? I w efekcie taki jest efekt. A u nas oczywiście to zostało cenione, no bo to prasa to nadaje taka, która generalnie jest, powiedzmy, pod wpływem tych beneficjentów OFE, nadaje ten ton, że to nacjonalizacje i takie tam różne. Po prostu uwolnili się od tego i to miało miejsce już 3 lata temu, mają to z głowy, mają po prostu, oni już zapomnieli po prostu o tym. Te pieniądze, które co miesiąc trzeba by kierować do OFE, no przeznaczyli na zmniejszenie podatków, na wsparcie rodzin. Idźmy dalej, tak, tak, bardzo proszę. W inne kraje, Rosja bardzo też sprytnie postąpiła, po prostu zawiesiła przekazywanie składek, i powiedzmy, może odblokuje ten system w 2016 roku, ale w tak zwanym międzyczasie to chyba już to w ogóle nic z niego nie zostanie. Kazachstan, wielcy eksporterzy ropy, tak? Oni nie mają takich długów jak my, tak? Bo dług Rosji to jest rzędu 5-6% PKB, a mimo to nie byli w stanie utrzymać tego systemu bezsensownego. Jest tak wielkim ciężarem dla każdego kraju, który to wprowadza. Z tego powodu po prostu nigdzie się nie sprawdził. No po prostu ludzie nie chcą się poświęcać dla czegoś tak bezsensownego. No i u nas ustawa, rozumiem, że Państwu dobrze znana, wprowadzono dobrowolność, co już jest sukcesem, tak? Po kilkunastu latach przymusu wprowadzono dobrowolność, ale tylko w odniesieniu do przyszłej składki, tak? Czyli nie w odniesieniu do tych składek, które wpłynęły do OFE. Ale to oczywiście zawsze jest jakiś tam krok do przodu. I zostawiono w OFE 40% składki, tak? Czyli zredukowano ją o 60%, tak? To porównując
ze stany początkowy. Teraz co jest ważne, no do OFE przeniesiono ponad 50% aktywów w postaci skarbowych obligacji tak naprawdę i równowartość. Ale połowa została. A połowa została, proszę Państwa. No i tutaj oczywiście tak, powiedzmy sobie, dlaczego zostawiona ta połowa została? Bo to, bo przecież tamci no nie chcą zrezygnować z tego, bo to jest tak cudowne pobierać sobie co miesiąc od tych publicznych pieniędzy sobie procent, nie? I móc sobie zarządzać dowolnie ze swoimi spółeczkami tu pieniądze te przekazywać do tej czy innej firmy powiązane. No jak Polacy są tacy hojni, to korzystają z tego. W każdym razie, proszę Państwa, myślę, że jest głęboko nieuczciwe pozostawienie tych pieniędzy w postaci akcji i tej całej takiej reszty, czyli tej jakby drugiej połowy w OFE, bo właściwie jak ktoś chciał wyjść z OFE, to powinien wyjść z całym bagażem, tak jak na Węgrzech, tak? A nie mógł tego zrobić, bo po prostu dotyczy to tylko przyszłych składek. No i to, powiedzmy, częściowe rozwiązanie jakoś tam ratuje sytuację, zmniejsza ciężary dla nas wszystkich, ale z problemu w ogóle nie rozwiązuje. No, powiedzmy, że nie chcą się towarzystwa emerytalne z tym pogodzić i walczą po prostu, żeby cofnąć tę zmianę. Ja, proszę Państwa, wystosowałam do Trybunału Konstytucyjnego dwa otwarte listy. One są na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jeden w styczniu, jeden teraz, kiedy pani rzecznik po prostu zakwestionowała, pani rzecznik praw obywatelskich zakwestionowała to, że osoby urodzone tam od początku 49 roku do końca 68 roku mogły wybrać. To się pani rzecznik po prostu nie podobało. Uznałem, że oni powinni pozostać w tym przymusie, bo już kiedyś po prostu, przepraszam, źle powiedziałam, nie dobrze, że ten okres to tak zwani starsze osoby, tak? Proszę Państwa, wśród tych starszych osób, które wybrały OFE, jestem także ja. Po prostu, więc ktoś mi powiedział, no tak, jak ja mogłam coś takiego zrobić, że wtedy dam się tak zwieść tej propagandzie emerytur pod palmami. Więc ja po pierwsze, proszę Państwa, zajmowałam się zawsze rynkiem finansowym, a systemem emerytalnym nie. I powiedzmy, że nie wnikałam tak jak miliony ludzi, nie wnikałam w to, na czym ten system polega. Byłam konsumentem tych widoków na każdej ulicy, kiedy pokazywano po prostu te palmy i tego. Palmy akurat mnie nie zwiodły, oszukano czym innych. 5 milionów osób, które nie musiały przystąpić do OFE, a przystąpiły, te osoby zostały oszukane czym innym. Obiecano im nieograniczone dziedziczenie, nieograniczone w czasie dziedziczenie środków z OFE. Co gdybym wtedy pomyślała trochę bardziej rozsądnie, jakoś tak. Nie dała sobie tak wmówić czegoś takiego, to bym wiedziała, że w systemie emerytalnym nie powinno być żadnego dziedziczenia, żadnego po prostu, ponieważ ci, co umrą wcześniej, to ich składka pójdzie dla tych, którzy żyją dłużej. Bo w przeciwnym razie ci, którzy żyją dłużej, dostaną mniejsze emerytury, albo będziemy musieli wszyscy dopłacić. Więc oni po prostu ten prezent w postaci możliwości dziedziczenia zaoferowali naszemu społeczeństwu, nie swoim kosztem, tylko naszym, ale w ten sposób poszukali ileś milionów ludzi i w efekcie wciągnięto po prostu tutaj do tego jeszcze takie osoby, które mogły wybrać. I ja wystąpiłam do Trybunału z pismem, to mam informację, że zostało przekazane do składu orzekającego i to pierwsze i drugie, w takim czynie, że ci ludzie po prostu wtedy zostali oszukani, bo ja jestem świadkiem historii, ja po prostu jestem tą osobą, która mimo wyższego wykształcenia, tak, została po prostu oszukana, bo tak jest na rynku finansowym, jak państwo człowieka nie chroni, to on w większości przypadków da się oszukać przez banki, przez towarzystwa ubezpieczeniowe. I to jest jeden czynnik, który zmusza ludzi do tego, żeby jeszcze raz pomyśleli. Drugi czynnik zmieniony to jest taki, że wtedy, kiedy wprowadzano OFE, to nie można było inwestować za granicą, a teraz znaczną część środków będzie można wyprowadzić do gry na rynkach w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, a tam to dopiero zobaczymy, jak niedługo będzie krach, bo akcje są tak przewartościowane, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to tąpnie. No ale dobrze, wyprowadzą nasze pieniądze. Tego nie wiedzieliśmy wtedy, tak? Jest drugi czynnik, który powoduje, że powinniśmy mieć możliwość zdecydowania o tym. No i trzecie to to, że wtedy oczywiście nie mówiono, czy nie rozważano w ogóle, jak wielkie są kryzysy, jak potrafią zrujnować w ogóle aktywa finansowe w krótkim czasie i nie da się tego potem odbudować. Więc to są moje działania, żeby powiedzmy Trybunał Konstytucyjny wziął ten jeden z miliona głosów tak naprawdę i zastanowił się, zanim przywróci ten straszny system po prostu, zanim powie, żeby zmiany były nieważne. Można powiedzieć, że oczywiście można było to zrobić lepiej, tak? Można było to zrobić lepiej. No w każdym razie, dobrze, to widzieliście Państwo, co tutaj mamy, może przejdźmy dalej. Krótko mówiąc,
tutaj pewnie są osoby, które wybrały OFE. Ja nie mam do Państwa pretensji, po prostu. No to mimo zakazu reklamy, reklama OFE trwała cały czas, a głównie poprzez to, że w ogóle ciągle dyskredytowano ZUS, tak? Więc nie ma takiej złej rzeczy, której w ZUS-ie nie powiedziano. W każdym razie tutaj w sumie, proszę Państwa, co to oznacza, że te osoby, które wybrały OFE, może już przejdźmy tutaj, bo jeszcze to spojrzenie na te osoby, 2,5 miliona osób zostało w OFE. No to cóż oni zrobili? Oni po prostu, myślę, zadziałali nieświadomie, bo gdyby naprawdę wiedzieli, na czym to polega, to by nie zrobili nam czegoś takiego ani sobie, bo po pierwsze zaszkodzili sobie, tak? Wiążąc 15% swojej emerytury z tym hazardem, tak? Bo tak jest, ja tak oceniam po prostu te spekulacje giełdowe, jak osoba badająca rynek finansowy ponad 30 lat. Uważam, że emerytury od rynku finansowego trzeba trzymać z daleka. Jak ktoś chce na nim grać i sobie na dodatkową emeryturę zebrać, proszę bardzo, nie gra, ale swoimi pieniędzmi. Jak straci, to będzie jego problem. Ale pieniądze z OFE to są pieniądze publiczne, to są pieniądze nas wszystkich po prostu. I jest nieuczciwe po prostu przekazywanie tego na rynek finansowy i zostawianie nas z tym problemem, że musimy ubytek składki pokryć. Zatem po prostu jak ktoś tak bardzo pochwala tych, co zostali w OFE, że to tacy zaradni, mądrzy i w ogóle super piękni, no to oznacza, proszę Państwa, że 2,92 tej składki nie popłynie, pójdzie do OFE, zabraknie na emerytury i my wszyscy składamy się na ten ubytek, tak? Tak bardzo chętnie, po prostu ja, proszę Państwa, jestem gotowa do różnych poświęceń, jeśli to ma służyć czemuś dobremu, tak? Ale to dobremu niczemu nie służy. Zatem te osoby, po prostu, które w OFE zostały, tak naprawdę albo powinny zapłacić dodatkową składkę i wyrównać ten, można powiedzieć, kaprys zapłacić, a nie skazywać nas na zapłacenie go, albo stracić gwarancję emerytury minimalnej. No niestety coś za coś, proszę Państwa. No jak ktoś uznał, że nie będziemy finansować ludzi starych, ja zabieram tej swoich pieniędzy, idę sobie grać, wy się złóżcie na to, no to czy to jest w porządku, czy to jest obywatelskie podejście? No tutaj, proszę Państwa, co my tu mamy? To już chyba prawie, że ostatni ten, w każdym razie na przyszły rok, proszę Państwa, mimo tych wszystkich zmian, koszt utrzymania OFE to około 11 miliardów, tak? Bo transfer 4 miliardy i odsetki od długu zaciągniętego na utrzymanie tych akcji, które są w OFE. Ten dług nie jest spłacany. Każdego dnia lecą od niego odsetki, tak? A nawet te akcje, które tam są zgromadzone, nie starczyłyby na spłatę tego długu. Tak jak i wszystkie aktywa OFE, po prostu wiadomo, proszę Państwa, że na rynku finansowym jest tak, że nawet najlepsza lokata jest niżej oprocentowana niż procent, który musimy zapłacić, jak zaciągamy kredyt. Ale Polska ciągnie ten proceder po prostu od kilkunastu lat, pożycza pieniądze, żeby odłożyć na przyszłe emerytury. I obrońcy OFE przekonują Was, że to jest dla Was, Szanowni Państwo, dobre. No to po prostu, jak byłam teraz, powiedzmy, w Chile czy indziej rozmawiałam, to się śmieją z nas po prostu, jak możemy coś takiego w ogóle utrzymywać. No. To jeden wniosek tylko z tego płynie. Po prostu kraj, który coś takiego stosuje i nie jest w stanie od tego się uwolnić, jest niesuwerenny. Ja mogę jeszcze inne rzeczy powiedzieć, dlaczego tak po prostu jest, dlaczego w ogóle jest utrzymywany, powiedzmy tak jak w Chile, no, dużo z tych ludzi, którzy z władzami są powiązani, usadowiło się, można powiedzieć, w funduszach ich rodziny i tak dalej, no i oni są tymi, którzy utrzymują ten system. Mimo, że zwykłemu człowiekowi nie daje to emerytur, ale system trwa. Tak, ja nie wiem, czym to się w Chile skończy, bo to praca trwa i nie wiem, co tam jeszcze będzie w ogóle. No w każdym razie, proszę Państwa, ja tam miałam okazję przedstawić to, co u nas zrobiono i wzbudziło to ogromny ferment, tak, bo wielu tych profesorów amerykańskich to w ogóle tylko chciałoby tak podnieść składkę w Chile i podnieść wiek emerytalny. I to jest ich odpowiedź, tak, jak ludzie z Chile mają się poświęcać, żeby ten system utrzymać. A u nas dokładnie to samo, tak, to takie same propozycje, żeby dalej ten system mógł trwać. No i w efekcie, a tutaj jeszcze policzone, proszę Państwa, jest coś, co zobaczmy, jakie realne straty ponosimy. O, widzę, że czas tego nie na sali, to już może ostatnia jakaś refleksja. Zobaczmy, proszę Państwa, na ten taki banalny przykład. Na koniec, w okresie od marca, tak, czyli wtedy, kiedy już zabrano tych połowę aktywów, do końca sierpnia, tak, ZUS wpłacił do OFE 5 miliardów. Czystych, żywych pieniędzy poszło do OFE. No to tak, ponieważ na koniec lutego było 154, to jakby byśmy dodali te 5, to powinno być 159. No każdy tak liczy, tak? Miałam 154 zł w banku, wpłaciłam 5, powinna mieć
159, jak nic nie wypłacałam, tak? A tu nie są wypłacane na razie, że emerytury. Powinna mieć 159, a ile było? 151,4. No to gdzie się podziały te pieniądze? A ceny giełdowe poleciały, no. Jak powiedziałam, wróciło do jakiego stanu? Jeszcze powiedzmy mniej niż było na tym początku. Mogliśmy tych 5 miliardów nie wpłacać, tylko przeznaczyć na budowę gazoportu w Szczecinie. Byśmy mieli przynajmniej gaz. Ale ja nie mówię, że to są pieniądze na gaz, to są pieniądze na emerytury, bo do emerytury musieliśmy pożyczyć, tak? Do tych 5 miliardów przecież nie mieliśmy nadwyżek, więc skąd się wzięły te 5 miliardów, żeby poszły do okna? No trzeba było je pożyczyć. Dobrze, że nam jeszcze pożyczają, ten okręt płynie tak długo, jak jesteśmy w stanie pożyczać, ale jak zobaczycie Państwo na statystyki Eurostatu, polskie obligacje skarbowe są oprocentowane z 28 krajów Unii Europejskiej, jesteśmy tak, Grecja jest pierwsza, ma najgorzej, później Portugalia, później tam jeszcze Hiszpania i 5 krajów przed nami, Polska jest szósta. To jeśli mamy naprawdę taką dobrą sytuację, ale to z września damy, tak, rentowność polskich obligacji skarbowych, ciągle wyższa niż w Czechach, no. No i dobrze, no i to jest ta cena do zapłacenia za ten luksus, tak? Gdyby 2,5 miliona osób wiedziało o tym, że tak jest, przynajmniej by się zastanowiło, tak? Ale to jest właśnie problem taki, no. Media, bardzo trudno jest się przebić z tą informacją. Gdyby telewizja publiczna o godzinie 20 dała chociaż jeden raz godzinę takiej prezentacji, to by ludzie się zastanowili. Tak? A już to poza tym jedna, a druga rzecz, nie trzeba było uchwalać takiej ustawy, która spowodowała, że tyle milionów ludzi podjęło złą decyzję. No ale tak się, proszę Państwa, patrzmy pozytywnie. W OFE zostało 15%, składka została zredukowana o 60% i jesteśmy do przodu, ale ten, powiedzmy, ponury sen trwa dalej. Dziękuję bardzo. Zostało nam bardzo mało czasu, więc tak. Prosiłbym o pytania. Tak, o pytania. Bardzo dziękuję, ciekawe było. Ekonomia to taka nauka, która powinna odpowiadać na pytanie, gdzie alokować środki, żeby ich rentowność była maksymalna w danych ograniczeniach, w danych warunkach ograniczeń brzegowych. Problem, którym się Pani zajmuje, problem OFE, jest wbrew pozorom problemem bardzo łatwo policzalnym. Bardzo łatwo wykazać za pomocą języka sformalizowanego problem, o którym sobie opowiadamy, językiem naturalnym. Czy sądzi Pani, że istnieje dzisiaj, czy ekonomia zna taką metodę, która by ten problem całościowo pokazała za pomocą liczb, za pomocą języka matematycznego i mogła go jednocześnie skonfrontować z tymi argumentami, które padają po stronie przeciwników, znaczy zwolenników OFE, tak żeby można było jasno, wyraźnie, precyzyjnie, zero-jedynkowo pokazać, nie dając żadnego marginesu i żadnej wątpliwości co do jednej bądź drugiej opcji wyboru. Dobrze, jeśli można, to spróbuję od razu odpowiedzieć. Otóż proszę Państwa, jeśli w ogóle nie robią na obrońcach OFE to, że to tyle się zadłużyliśmy i to im nie przeszkadza, no ja bym powiedziała tak. Oni nie widzą tego finansowania. Proszę zobaczyć, tutaj niepotrzebna jest jakaś wielka matematyka poza liczeniem kosztów obsługi długu. Natomiast zwykły rozsądek mówi, jak nie mam pieniędzy, to nie pożyczam pieniędzy, żeby grać na giełdę, bo mogę wygrać, może mi się zaraz zdarzyć, że pożyczę na 10%, a zarobię 20%, tak? Ale to może się zdarzyć raz w życiu, parę razy w życiu, ale nie zdarzy się co miesiąc i co tydzień, tak jak na tym zbudowaną stopę. Więc zwykła logika jest tu absolutnie wystarczająca, prawda? Nie mamy pieniędzy, po prostu nie, a obrońcy OFE tak bardzo w ogóle moją książkę krytykują, no bo oni nie wiem czego by chcieli, im po prostu zupełnie nie boli to, że to my mamy się poświęcać, po to, żeby oni mogli zarobić, tak? Że zatem nie mówią o tym, bo koszty my ponosimy, jak nie mamy ich świadomości, to ponosimy nieświadomie. Natomiast oni eksponują takie wymyślone swoje jakieś korzyści z tego, no bo korzyści to mają oni, ale nigdy nie mówią tego otwarcie, nie powiedzą, że to istnieje po to, żeby towarzystwa zarabiały, tylko żeby tutaj, prawda, ZUS jest niedobry, no to będziemy mieć emerytury z OFE, no żeby, przepraszam za wyrażenie, no prowadzić w błąd tego prostego człowieka. No to jest krzywdzące, proszę Państwa, jest to, że emerytura, która po zmianach z 99 roku stopa zastąpienia będzie w 2060 roku 20%, to twórcy OFE wprowadzili tę zmianę,
to jak ktoś zarabia powiedzmy 4000, to będzie 800 zł, tak? I z tego część jeszcze idzie na hazard po prostu. Więc uważam, że jest ogromnie nieuczciwe wiązanie emerytur z rynkiem finansowym w sposób przymusowy. Bo jeśli ktoś wierzy w rynek finansowy, uważa, tam tak może sobie na tę emeryturę trzecim filarze ładnie pomnaża, to nie sobie pomnaża, aby tylko nie kierować na to ulg podatkowych i dofinansowania z budżetu. Natomiast nie wolno tego robić na skalę całego państwa, ponieważ ten system, jak powiadam, nie został wprowadzony w krajach wysoko rozwiniętych. No, to po prostu umówmy się po prostu to, że gdyby to było dobre, to by pierwsze u siebie wprowadzili, tak? A dlaczego wprowadzili w takich koloniach jak Polska? No? Po prostu jest to taka forma uzależnienia, tylko bardzo wyrafinowana, taka w białych rękawiczkach. I na tym ona polega, że większość ludzi dalej nie wie, na czym to polega i wielu polityków. Proszę Państwa, moja książka została napisana tak, żeby każdy mógł ją zrozumieć. I to po prostu się czyta, tak jak mi mówiono, jak jakiś kryminał, no bo to jest kryminał. Status najlepszej książki ekonomicznej, czy szerzącej wiedzę ekonomiczną. Tutaj pan redaktor Woś może będzie miał okazję coś o tym powiedzieć. W każdym razie, proszę Państwa, to zostało tak napisane, żeby ludzie mogli to zrozumieć, bo przecież nie chodzi o to, żeby tak zapisać, natworzyć w ogóle jakiś modeli, tylko chodzi o to tak, że po pierwsze zrozumieli to posłowie, po drugie inni politycy, po trzecie dziennikarze. I to na tym, proszę Państwa, koncentrowała się moja aktywność, że ta książka w pierwszej kolejności trafiła tam i do tych ludzi, którzy mogą coś zrobić, bo każda osoba, która tutaj da się pozyskać na tej sprawie, to jest plus dla naszego kraju. No po tej ostatniej zmianie, ja bym powiedziała tak, Polska OFE 9.1, powiedzmy 8.5, ale 9.1 dla Polski, bo ten 1 to jest obce interesy po prostu. No jak nie zdajemy sobie z tego sprawy, to nawet jak mogliśmy wybrać, to nie skorzystaliśmy z tego prawa. To tylko pokazuje, jak ważne w ogóle jest tutaj przekazanie ludziom też innego poglądu, żeby się nie dali tak oszukać, tak jak ja się dałam oszukać. Bo wtedy, kiedy OFE było wprowadzone, mówiono tylko o nie wiadomo jakich zyskach, natomiast wszelka dyskusja, o której ja tutaj piszę, ilu profesorów wtedy mówiło, że nie, ale ja o tym nie mogłam się dowiedzieć, bo ja się nie zajmowałam tym tematem i ich nie dopuszczono do mediów. No to tak wygląda ta nasza demokracja, tak? Prowadzają coś tak wielkiego, coś tak szkodliwego i nawet przez te ostatnie kilkanaście lat przebicie się po prostu z tą informacją jest niezwykle trudne, bo w mediach dominują ci, którzy po prostu no, są po drugiej stronie, oni po prostu mają duże pieniądze. To są pieniądze nasze publiczne, nasze składek, ale oni wykorzystują przeciwko nam, tak, żeby swój biznes emerytalny tutaj reklamować. Nam, a możliwości obrony z naszej strony nie są wielkie, tak? Została zmieniona ustawa i to jeszcze uważam, że nie koniec, proszę Państwa, no bo przygniotą nas te miliardy, które idą dalej na OFE. Po prostu i chyba, że ktoś jest tak bardzo chętny, że się poświęci dla nich i w imię czego i co to da, będziemy się poświęcać, a przyjdzie najbliższy kryzys i zredukuje wartość akcji, tak jak w 2008 roku, 50%, spadły akcje, no i co im zrobisz? Rynek finansowy tak ma, sorry, to jest rynek finansowy, no po prostu trzeba było nie wiązać z tym emerytów, no, nie pozwolić na to. Proszę bardzo. Ja mam takie krótkie pytanie praktyczne, którego zasadność uświadomiła mi moja mama. Nie wiem, na sali tak zapytam, kto już nie jest w OFE? Okej, ja też tak myślałam, a potem zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, słuchaj, to jest tak, że ty nie płacisz składki do OFE, ale połowa moich pieniędzy tam została. Więc ja mam takie pytanie praktyczne, co trzeba zrobić, żeby te pieniądze stamtąd zabrać, tak? Znaczy, proszę Państwa, ja robię co mogę, to jest rozpowszechnia wiedzy, po prostu, że to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, że zostały tam te pieniądze. A co oni mówią? Oni mówią, że nie możemy wziąć stamtąd tych pieniędzy, bo Skarb Państwa stanie się właścicielem tych spółek i będzie musiał ogłaszać wezwania do nabycia akcji i mieć jakieś 40 miliardów, prawda, żeby tutaj wywiązać się z tego. Zatem, ponieważ nie możemy nic naprawić, to już daliśmy pieniądze, niech mają. No to proszę Państwa, to nie można tak powiedzieć, no to czy Polska została zajęta przez jakieś obce wojska, tak? I 150 miliardów jako w formie kontrybucji im przekazaliśmy. Po prostu te pieniądze musimy odzyskać, bo musimy je i spłacić dług, który został zaciągnięty, żeby to utrzymać. I tak nie starczy tych pieniędzy na spłatę długu. Zatem po prostu trzeba znaleźć rozwiązanie prawne, które to nie umożliwi, bo nie jest tak, że to już na wieczność po prostu
przeszły tam pieniądze, oni, nawet proszę Państwa, gdyby w OFE nikt nie został, to według mechanizmu Suwaka mieliby te pieniądze jeszcze przez 50 lat, ażby całkowicie sobie wyczerpany i tego, i co by to dało, a zostało 2,5 miliona osób, tak? No więc ciągle ta świeża krew po prostu przypływa do tego i oznacza dla nas ogromne poświęcenia. No jeśli naprawdę ktoś z Państwa jest tak przekonany, że to warto, żebyśmy inne cele dla nas ważne, tak? Chociażby karetki pogotowia, tak? Żeby były w szpitalach, że poświęćmy to, bo będziemy na ofę, tak? Zbierać. Czy naprawdę to jest coś właśnie, na co nie warto, jeszcze czego nie warto robić, ani się poświęcać, bo to nic nie da po prostu. No, rynek finansowy tak ma, że z dnia na dzień wartość spadnie o kilkadziesiąt procent i co z tym zrobimy? Nic, po prostu trzeba z daleka trzymać od tego emerytury z systemu powszechnego. Ale czy może jednak pani profesor, zdanie? Ja rozumiem, że to już dzisiaj jest trochę przechodzę właśnie na drodze na tym mlekiem. Może i coś można zmiarnąć z tego mleka jeszcze rozrodnego. Natomiast to jest 50 miliardów. Natomiast jest nadbudowa tego wszystkiego, o co tu było już ktoś w czasie wykładu powiedział. Polityka. I teraz siła polityczna tylko rodzi się w starciu. I żeby to zmienić, to trzeba kolosalnej siły politycznej dostarczać. I powiem tylko jeszcze, z czym trzeba się zmierzyć. Trzeba się zmierzyć z koncepcją liberalną. A liberalna koncepcja jest, ma trzy zasady. Pierwsza, to jest prawo własności. Druga, to jest wolność i w tym wolność finansowa. I trzecia, sprywatyzowane kapitały, to co zrobiono z funduszami. I teraz te trzy wartości należają, właścicielem tych trzech wartości jest świat zachodni. Te 20 państw, które pani wymienia, te funduszy nie wprowadzono. Oni są właścicielami tego. A zatem świat się dzieli na ten, który jest... Który eksploatuje ten, tak? Który jest eksploatowany. Nie, który jest decydujący. To jest liberalny, wolnościowy świat zachodni i jest świat peryferyjny. I musimy powiedzieć, że my należymy do świata peryferyjnego. Jeżeli chcemy to z tego, to jest walka polityczna. I to nie przejdzie. No, ja powiem jak Chile po prostu. Proszę Państwa, w ubiegłym roku ludzie na ulicach Santiago i innych miast walczyli. W ogóle bardzo potężne starcia były. Byli traktowani gazem i armatkami po prostu. I ludzie powiedzieli, że nie ustąpią, bo nie mają emerytury. Przed komisją oczywiście jest ogromne zadanie. Jak to w ogóle zmienić, kiedy tamci trzymają tą całą kasę i nie chcą jej dać, a tu miliony ludzi chcą mieć emerytury, ale się trudno przebić, tak? To można by było jednym pociągnięciem pióra załatwić. Ale oczywiście Chile ma takie tradycje, że tego rodzaju kroki są niebezpieczne dla tych, którzy to robią. Są różnice tego. No i w każdym razie, proszę Państwa, no, musi jeszcze wyjść większa bieda, większy niedostatek wszystkiego, to wtedy ludzie może i krach na giełdzie, to wielu z tych ludzi, którzy nie są w stanie sobie tego wyobrazić, czym jest rynek finansowy, czym jest giełda, to wtedy zobaczą, jak w ogóle jest to bezsensowne. Ale powiedzmy, że tutaj potrzebując bardzo pragmatycznie, konkretną rzecz do wykonania ma telewizja publiczna. Publiczna, bo radio publiczne coś tam zrobiło, ale telewizja publiczna woli po prostu brać ciągle lobbystów. No nie wiem dlaczego po prostu, no nic nie wiem. Nie to jest telewizja polityczna, nie publiczna. Dobrze, proszę bardzo. Powiedziała pani profesor, że wyszło 9 do 1. No 8,5 do... Właśnie, ja proponowałbym może pociągnąć wątek tej półtorej bramki gminnej jednak w Polsce, bo z wypowiedzi pani profesor wynika, że jakby sam mechanizm zadłużania ZUS-u, budżetu przez fundusze emerytalne został w niewielkim stopniu naruszony. Uszczuplono zakres tego transferu, ale jego mechanizm do pewnego stopnia pozostał no, bardzo podobny w każdym bądź razie. Jednocześnie wspominała pani profesor też o różnego rodzaju formach lobbingu funduszy emerytalnych po to, aby jednak jak najwięcej zachowały te fundusze dla siebie. I w związku z tym mam pytanie, w jaki sposób ocenia pani profesor podniesienie wieku emerytalnego? Czy zdaniem pani profesor mogło mieć to jakiś związek właśnie z tym, żeby jednak ten strumień, również tą drogą, strumień przychodów dla zysków dla funduszy zapewnić? A także jak ocenia pani profesor w ogóle taki szantaż intelektualny w debacie o systemie emerytalnym, jakim jest demografia? Argumentowanie, że demografia, że czynnik demograficzny ma być decydującym w kształtowaniu systemu emerytalnego, no wydaje się na logikę, że wynalazek ubezpieczeń społecznych miał właśnie uwolnić
od przypadkowych zmian demograficznych, bo ubezpieczenie ma być usługą publiczną, a nie przedsiębiorstwem, które reaguje tylko na koniunkturę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo za te uwagi. Więc pierwsze, proszę Państwa, podniesienie wieku emerytalnego postrzegam jako i wielką cenę, którą polskie społeczeństwo ma do zapłacenia za utrzymanie OFE. Więc najbardziej lobowały za tym oczywiście różne związki pracodawców, no i same towarzystwa emerytalne, bo tak, mają dłużej składkę po prostu i wielu ludzi oczywiście tego nie dożyje. Po prostu mówiąc krótko, mogą mieć dłużej nasze pieniądze i pobierać sobie opłaty. Natomiast ja, proszę Państwa, byłabym skłonna rozważać jakieś tam podniesienie wieku emerytalnego, ale najpierw zlikwidujmy ten wyciek, tak? Po prostu z finansów publicznych wyciekają miliardy, a my mamy się poświęcać. No, po prostu ja już mam dłuższy wiek emerytalny i wszyscy będą mieć coraz dłuższy. Po prostu najpierw trzeba zrobić to, co jest najważniejsze, a potem będziemy dyskutować na uczciwych warunkach, a tak się zostawia po prostu to rozwiązanie niezwykle szkodliwe, pasożytnicze tak naprawdę, a na wszystkim po prostu narzuca się obowiązek, czy narzuca się ten wyższy wiek emerytalny. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Można by o tym rozmawiać pod warunkiem, że najpierw załatwimy to. Teraz jeśli chodzi o to drugie pytanie, które dotyczyło, proszę przypomnieć czego? Znaczy demografii. O, demografia. Dobrze, proszę Państwa, straszenie demografią to podstawa była, bo właśnie powiedziano co wtedy pod koniec lat 90. Otóż właśnie bardzo jest słaba demografia, mało ludzi się rodzi, mało ludzi pracować będzie w przyszłości za kilkadziesiąt lat, zatem nie będzie emerytur, system państwowy emerytalny zawali się. I my mamy Polacy, dla Polaków, tak Bank Światowy powiedział, wspaniałe rozwiązanie, oto macie Państwo emerytury pod palmami. No bo nastraszenie tym to była podstawa, bo w przeciwnym razie ludzie nie czuliby żadnej potrzeby. Natomiast oczywiście faktem jest, że sytuacja demograficzna naszego kraju generalnie nie jest dobra. Otóż ta stopa dzietności wynosi 1,3 dziecka na kobietę, powinna powiedzmy nosić przynajmniej 2, tak? W ciągu ostatnich kilkunastu lat ta stopa dzietności w Polsce nie poprawiła się, tak? Bo wprowadzono coś takiego jak to, uznać, co już mamy rozwiązane problemy demograficzne i poszły miliardy na całkiem coś innego. I teraz tak. Inne kraje Europy Zachodniej, Unii Europejskiej bardzo poprawiły stopę dzietności. Prawie do 2, tak? Nie patrzmy jakimi tam sposobami, ale różnymi. A my nic nie poprawiliśmy i jesteśmy, można powiedzieć, nie tylko, że nie jesteśmy w punkcie wyjścia, tylko mamy ogromny dług i straty i teraz próbujemy coś naprawić. Po prostu, a przecież demografia to nie jest coś, czy negatywna demografia, na co jesteśmy skazani. To się da zmienić, to się da naprawić. Pod warunkiem, że młode rodziny się będzie wspierać, da im się szansę. Oczywiście najważniejsza jest poprawa sytuacji na rynku pracy, bo bezrobocie, wysoka stopa bezrobocia to jest podstawa po prostu problemów demograficznych, ale też przedszkola, żłobki i pomoc dla pracujących rodziców. To jest coś, co wymaga finansowania publicznego. No ale widzieliście Państwo, na co poszły setki miliardów, tak? No to możemy tylko zapłakać dzisiaj na tym. 15 lat mamy, czy więcej, straconych. Po prostu kiedy inni w tym czasie intensywnie pracowali. I jeszcze odnośnie tej kwestii powiedzmy tak, że nawet jeśli w przyszłości mniej ludzi się będzie rodzić, mniej pracować, no to przecież oczywiste jest, że za pomocą dobrze funkcjonującej gospodarki, dobrego przemysłu i dużej wydajności nadrobimy tę lukę i dobrze i sprawnie funkcjonująca gospodarka będzie miała zawsze pieniądze na emerytury. Nie zostawimy starych ludzi bez środków do życia. No, to oznacza, to jest na takiej zasadzie, że jak kiedyś by jeden hektar uprawiać pracowało 10 osób, a dzisiaj jedna osoba może 100 hektarów uprawiać, tak? Więc ja tutaj nie chciałabym przeceniać wzrostu wydajności pracy, ale to jest podstawa. Tyle, że w czasie tej całej transformacji, w wyniku tej bezsensownej i krzywdzącej nas prywatyzacji straciliśmy znaczną część przemysłu. Odbudowanie tego teraz jest trudne, stąd te innowacje, o których tutaj była mowa, no nie ma gdzie wcielać, tak? Nie ma jak w ogóle promować. No ale od tego zależy nasza gospodarka. Natomiast tutaj stworzono taką fikcję, w obronie której zaangażowało się tam ileś osób, tak? I one uzyskały dostęp do świadomości i do umysłów ludzi i te osoby przekonały miliony Polaków do czegoś tak bezsensownego. To jest tylko potwierdza, proszę Państwa, że wolna myśl to podstawa w ogóle eliminowania wszelkich patologii. Jeśli tego nie ma, jeśli wolna myśl się nie przebija, tylko dominują lobbyści, to nigdy po prostu nie wyjdziemy z tych problemów. Dobra.